A czy to woń naleśników marchewkowych? O, cudowne. Niam, 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 niam. Aromat jabłek pieczonych z cynamonem. Ten słodziutki zapach dymu. Dymu? Dymu! Rarity! Chciałam ci dziś podać śniadanie do łóżka. O, dzień dobry, kochanie. Tata! Mama! Musisz wiedzieć, że Sweetie Belle sama zrobiła śniadanie. Tak, to widać. Siostrzany sojusz. Nie wiedziałam, że można spalić sok. Dawałam jej lekcję. Moja Rarity, nie zdziwię się, jeśli jej wyjdą kucharskie znaczki, zanim wrócimy z wakacji. Z wakacji? To już teraz? Znaczy, dziś jedziecie na wakacje? Niech zgadnę, sos z jabłek. Nie, grzanka! Nie mogłam się doczekać, kiedy zostanę z moją siostrą. Przyniosę rzeczy z wozu taty. Więc kiedy mówiliście tydzień, to chodziło o 7 dni? I 6 nocy, no wiem, nie zdążysz się nacieszyć małą. Nie jesz tego? Ale ja mam tak wiele zajęć. No cóż, jak widzę, trzeba będzie dodać kolejną pozycję do listy. O! To same drobiazgi. No, a teraz posprzątamy w kuchni. Jak to? Nie zjemy nawet śniadania? No cóż, Sweetie Belle, doceniam twój wysiłek, ale tego się nie da zjeść, bo jest spalone. Nie jest tak źle. Nic się nie martw. Ja zaraz zrobię coś pysznego. Pomóc? O, no jasne. Za chwilę, Sweetie Belle. Daj mi się najpierw rozejrzeć. Rarity! Naprawdę chciałam ci pomóc. No tak. Ty możesz przyozdobić talerze. Tym jednym liściem? Tylko ostrożnie. Zrób to z wyczuciem. Bez pośpiechu? Nie, to za wolno! Uwaga! Leci! Postaraj się nic nie zepsuć. Jest! W dziesiątkę. O mało, co bym zapomniała. Zaniesiesz brudne rzeczy do pralni? No pewnie, chociaż się przydam. Sweetie Belle! Widzisz, co potrafi twoja siostra? Co powiesz? Jak to? Wyprałaś mój ekskluzywny wełniany sweter od projektanta? Czy ty wiesz, jak trudno taki znaleźć? Zaraz wyschnie. Chodzi o to, że wywieszona na słońce wełna się kurczy. O, wybacz. Nic nie szkodzi. Wracam do pracy. Czysta? O, tylko już nie rozrabiaj, Sweetie. Proszę. Chciałam zrobić coś miłego dla mojej siostry. Ale mi się nudzi. Kiedy ta Rarity skończy pracę? Tylko już nie rozrabiaj. Kto rysuje, ten nie rozrabia. Czegoś mi tu brakuje. Zrobiłam dla ciebie rysunek. O nie! Wzięłaś te kamienie! No, tak, ale w pracowni masz
już ich drugie tyle. Ale to były niezwykle cenne szafiry błękitne. Specjalnie dobrane do kreacji dla ważnego klienta. O, nie chciałam. Oh, Sweetie Belle, co ja mam z tobą zrobić, co? O, możemy się bawić. Jeździć na rowerkach, grać w szachy, łapać żaby, muzykować, malować. Nie o to mi chodziło. O. Teraz muszę się wybrać po nowe kamienie. Chętnie ci pomogę. Nie! Nie, dziękuję. Pomożesz, jeśli pozbierasz i starannie poukładasz te papiery i odłożysz ołówki i długopisy na miejsce. I proszę, znajdź sobie jakieś zajęcie, przy którym nie będziesz tak okropnie bałaganić. Oh, rany kucyk, czy ja wszystko robię źle? Sweetie Belle! Wróciłam! Sweetie Belle! Niespodzianka! Mój pokój natchnienia! Co to ma być? Co to ma być? Miałaś tu straszny bałagan, więc zrobiłam porządki. To nie był bałagan! To był kontrolowany chaos! Właśnie planowałam moją nową linię ubrań, a ty wtargnęłaś tu i wszystko mi poukładałaś! No bo kiedy widzisz bałagan, to się wściekasz! Ale to był mój bałagan w moim domu! A teraz muszę zaczynać od początku! A ja myślałam, że będziesz mi za to wdzięczna. Wdzięczna? Wdzięczna? Ja... zostać sama. No i jak ci się mieszka u siostry? Wprost fantastycznie. A? Chciałabym tylko móc coś z nią zrobić razem i niczego nie popsuć. O, siostrzane zawody! Applejack i ja robimy to co roku. Ty i Rarity możecie stworzyć drużynę i rywalizować z innymi. O, to świetny pomysł na bycie razem. Rarity na pewno będzie zachwycona. Co za okropny pomysł. Zawody na farmie u Applejack? Ależ tam jest strasznie brudno. To co? Niedawno lubiłaś bałagan. Sweetie Belle! Nie tym tonem. Mówisz do starszej siostry. Wiem. I wszystkie kochające się siostry tam będą. Sweetie Belle, nie nalegaj. Już nie mam co robić, tylko taplać się w błocie z jakąś bandą nieokrzesańców. Doprawdy. Nie to nie. Więc ja wezmę udział w zawodach sióstr bez mojej siostry. A w ogóle to całą resztę życia mogę przeżyć bez mojej siostry. A więc to ja tobie zatruwam życie? Też coś. Rozejrzyj się dookoła. Zapewniam cię, że ja sobie poradzę bez siostry. No to przynajmniej się zgadzamy co do jednego, że nie jesteśmy sobie potrzebne. Świetnie. Świetnie. Żegnaj, była siostro. Nasze zawody... nazwała taplaniem w błocie dla nieokrzesańców? Tak, dosłownie. Zaraz, co to znaczy? Nie tylko zawody, ja też jestem nieokrzesana. Dla Rarity wszyscy jesteśmy nieokrzesani. Co to znaczy? Niewychowani, no wiesz, prostaki. No właśnie. Sweetie Belle, cierpliwości. Twoja siostra się opamięta. Chyba nie znasz mojej siostry. Chodź z nami. Applebloom i ja mamy trochę roboty. Pomożesz nam. Mnie prosisz o pomoc? Ja wszystko psuję. No chodź, już dość już tego narzekania. Patrz! Bardzo dobrze, Applebloom. To jest robota? Obitych jabłek nie możemy sprzedać, więc je zbieramy dla świń. Pracy jest dużo, ale jest zabawna. Spróbujesz? Zgoda! A!
rzeczywiście ciężka robota. Trzeba pracować razem. Rarity nie chce ze mną pracować. Och, co ona tu narobiła? Ach, ta Sweetie Belle. Ojej, zwykle tu był bałagan. Eureka! Ależ to genialna myśl! Moja pierwsza tęczowa kolekcja! Gdyby nie moja siostra... Cóż, nieważne. Nie wolno jej ruszać moich rzeczy. Apple Bloom, teraz ty! To tak się robi... Sok z winogron? Rarity chyba by się wściekła, gdybym postawiła sok gdzieś koło jej drogocennych strojów. To śmieszne. Apple Bloom? Nie, Apple Jack, ona nie chciała! Ja ci dam rzucać owocami w siostrę. Już ty. Teraz jeszcze tylko pranie i zabieram się do pracy. O, mój piękny sweter. Ta Sweetie Belle jest wprost niewiarygodna. O, opal, śliczności. Ten sweterek jest teraz w sam raz dla ciebie, koteczku. Sweetie Belle naprawdę miała szczęście, że z tego wypadku wynikło jednak coś pozytywnego. Apple Bloom! Robi się! Są ze sobą zgrane. Iha! Iście pasterski z ciebie, kucyk. To nieuprzejme. Rarity to nie przybije piątki. Pięknie. Jeszcze tu i kombinezon jest gotowy. Sweetie Belle! Gdzie się podział ten jej cały rysunek? Sweetie Belle, moja jedyna siostro, co ja narobiłam? Czas, który mogłam spędzić z tobą, zmarnowałam, narzekając i czepiając się ciebie. Ja to naprawię. Zaraz. Na Celestię się zaklinam, że już nigdy nie będę wyrodną siostrą. Biegałam jak oszalała po lesie, żeby cię znaleźć. Co tu robisz, była siostro? Skąd się tu wzięłaś? Lepiej uważaj, bo się jeszcze pobrudzisz. O, Sweetie Belle, chciałam cię przeprosić. To wcale nie jest fajne, bycie jedynaczką. Ja też się nie nadaję na jedynaczkę. Zrozumiałam to po całym dniu z Applejack i Apple Bloom. O, Sweetie, nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę. Od teraz Applejack będzie moją starszą siostrą. Co? 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 Dobra siostra powinna cię kochać i wspierać. Applejack jest prawdziwą siostrą. Zaczekaj, Sweetie Belle. Nie rozpędzaj się tak. Poza tym, ona jest moją siostrą. Tak, Albo niech ona będzie twoją siostrą i niech cię nauczy, co to tak naprawdę znaczy. Tak, właściwie... Ale mnie nikt nie musi uczyć, jak być dobrą siostrą. Wiesz co? Nauczę cię robić świetną tartę. Albo pokażę ci, jak należy pielęgnować grzywę. Nie cieszysz się? Więc mamy wrócić do domu, żeby się zajmować tym, co tobie przyjdzie do głowy? Tak? Mowy nie ma. Jesteś moją siostrą. Cóż, nie udały mi się przeprosiny. Applejack, ja przy tobie po prostu nie mam żadnych szans. O, Rarity, a ty znowu myślisz o sobie. Siostra daje i bierze. Ty bierzesz, ale nie masz w zwyczaju nic od siebie dać. Oczywiście, że daję. Daję lekcje, stawiam wymagania.
Ale się nie angażujesz. Bycie siostrą to jak szarlotka. Możesz mieć super jabłka i fantastyczną masę na ciasto, które tylko razem mogą utworzyć pyszną szarlotkę. Bo osobno to będą tylko jabłka i trochę ugniecionej, kruchej masy. O, już wiem, co powinnam zrobić. Chyba nie jest za późno. Całe szczęście, że Rarity się nie zjawiła. W tych zawodach chyba wszystko jest nieokrzesane. Jaki wielki ten wieprz! Prawdziwy przystojniak! To ostatnie słowo, którego by użyła. O nie! Co za odpychające, brudne stworzenie! Potrzebuje kąpieli i perfum! Zaraz się zacznie! Cóż, dobrej zabawy. Szkoda, że ja nie mam z kim się ścigać. A? Teraz masz! Apple Bloom i ja robimy to co roku! Raz jeden mogę ci pożyczyć, siostrę! Witaj, siostro! No nie! Jeden dzień! Jeden dzień! Czy to działa? Zdaje się, że to nie działa. Halo? Że co? Proszę? Skoro tak mówisz, co to za diabelskie ustrojstwo? Wracając do imprezy, na którą czekacie, siostrzane kopyta, kopytne zawody. O, do licha, sami wiecie, ten wielki wyścig. W tym roku zgłosiło się 5 drużyn, więc teraz niech się ustawią na finiszu, jasne? Na linii startu, no przecież mówię. To my! Jeden dzień. Powodzenia! Niech wygrają najlepsze! Do biegu! Gotowi! Start! Applejack w porządku? Przegrałyśmy. Liczy się zabawa! Rarity? Ale gdzie jest Applejack? No ale jak to? W pierwszym bajorku doszło do zamiany. Wszystkie konkurencje przeszłyśmy razem? Wszystkie co do jednej, siostro. Znaczy, poza linią startu. Liczy się, co na mecie. A więc to była zmowa? Zrobiłyście to dla mnie? Dla nas. Zrobiłam to dla nas. Widzisz? Jesteśmy jak szarlotka. A? No, o tym ci powiem. Teraz należy nam się nagroda, tak? Tak! Gdzie? W salonie piękności. Ja nie mogę. Ale ja nie żartuję.
Doskonale. Piszemy do księżniczki? Zacznę. Zawsze mówię, że nie ma to jak rodzona siostra, ale tarć się nie uniknie. Zgadzam się, że fajnie jest mieć siostrę, ale trzeba współpracować. Trzeba umieć się dogadać. Pogodzić się, że sporo nas różni. No i nauczyć się razem bawić. Nieraz przyjdzie troszkę ubłocić kopytka. Wytaplać się! Troszeczkę ubłocić. Wytaplać się! Troszeczkę ubłocić! Wytaplać! Cisza, spokój! A może umówimy się tak? Nie za dużo, nie za mało, lecz w sam raz. Zgoda!